Witam Was dzisiaj w tym pięknym odcineczku kolejnym. Dzisiaj na usługach, że tak powiem, sprzęt wypożyczony od Mirka z jego tutaj agromaszu. Lecimy, moi drodzy, na pomoc, właściwie na orkę, bo ponieważ mi pieniędzy brakuje, a sąsiad powiedział, że on ma tam, nie ma czasu generalnie, on ma więc dużo pól, bo chciał, żebyśmy mu tam za 900 orkę zrobili na tej waltrze, bo dzisiaj wziął ją, że tak powiem, w usługi, dostał na testy razem z naszym orką. Więc jedziemy na pole 163, tak jak tutaj jest napisane. 169, przepraszam. Czyli trochę do dołu i zaczynamy workę. Teraz tak, jak tutaj wyjechać, ale chyba będzie wjazd jakoś tutaj. Przejechałem, co prawda. Dobra, tu się wjedzie. Gospodarstwo mówił, żeby tutaj wjechać. Jest to pole. Myślę, że można by było najpierw klina zrobić. Się da się zmienić, dobra, super. To zmienimy sobie stronę. No nie, jednak się nie da. Nie da się zrobić tego, czego ja bym chciał. No ale nic, no. Prodamy tutaj ten kawałek, żebyśmy mogli jakoś przejechać sobie tutaj na spokojnie. Nie tak jak mówiłem, 890 zarobimy. Nie jest to dużo. Ale wiadomo, że to zawsze jakiś pieniądz, zawsze coś. Ale jak się tutaj tylko orkę zacznie u jednego, to zaraz wiecie, z polecenia. I orka sam, i ludzie sami będą chcieli, żebyśmy im pomagali. Nie jest duże takie pole, więc na spokojnie sobie soramy. Kontrakt przyjęty, także no problem. Widzę, że trochę mi te chwasty porosły. Ja jeszcze muszę coś zobaczyć tylko u siebie. Dobra, jedziemy. Nie, też niedługo się szykuje przebudowa mojej jednostki, którą nagrywam. Ta odejdzie pewnie w niepamięć do żony. A ja póki co zbieram. Jeszcze myślę z pół roku będzie filmik, jak składamy bydloka jakiegoś fajnego. Póki co na razie odcinki jakościowo będą, myślę, że nie są w złej jakości. Są właśnie wręcz, właśnie bym powiedział, że w dobrej jakości, dlatego że są zachowane w
wysokim ustawieniu graficznym, więc właśnie nie to. A tu widzicie, jakaś ścieżka prowadzi, czyli to by trzeba było. To tak się dojeżdża, dobra, już wiemy jak przynajmniej. Dobra, objedziemy sobie to, zaczniemy z drugiej strony. To się obróci. No. O, dokładnie. O to chodziło, panie. O to chodziło. O to, panie, chodziło. Właśnie o obrót. Zastanawiałem się właśnie, czy one mają tutaj tą obrotową tą, ale muszą mieć, tylko nie wiedziałem jak włączyć, ale już wiem jak włączyć. Tutaj tym przyciskiem się włącza, pokrętną takim. Także już wiemy jak to się wszystko tutaj włącza. Włącza i wyłącza. Nie jest to duże pole. Na taki ciągnik to wam powiem, że to jest chwila pracy. Króciutkie pole w porównaniu do moich. No ale... Tysiąc wpadnie. Także dobrze będzie. No nie jest to może i dużo. Jeżeli chodzi o... O nasze saldo, to jest słabo, ale może to akurat się rozkręci, jak już wiecie, będziemy troszeczkę w tych polach tutaj działać. Dobra, teraz by się gdzieś tu można by było może jakoś przeciąć. No, przetniemy się, to szybciej nam to pójdzie, tak się to... Zawsze się wydaje mi, że jeżeli się przecina przez jakieś tam jakąś wielkość pola, to zawsze to jakoś szybciej się robi, czy kosi, czy żniwa, czy siewy, czy cokolwiek innego, to mi się zawsze to zdaje, że to jest jakoś tak szybciej. Jakby takie wrażenie jest szybsze. Ale czy to tak jest naprawdę? Nie no, ładny ten do orki jest ładny. Pięcioskibowy. No ładnie to kosi, robi to robotę. Ja bym to mógł u siebie. I ciągniczek, powiem wam, to Valtra też. No pomimo co do mojego Zetora i Ursusa, którego miałem, to komfort. Tutaj jeszcze drugi pasażer może usiąść. Klimatyzacja, grzanie dupy. U mnie w Zetorze, żeby się wszystko nagrzało, to panie. O jest. Może też pogadam tutaj z Zenkiem stąd. Dałby jakiego na testy. Zobaczymy, czy może by się udało to tam utargować jeszcze. Albo popatrzę na jakichś tych Woliksach. Może coś się wyhaczy, ale to i tak. Znowu kredyt brać. No to wiecie, no. Kredyt brać na ciągnik. Wiadomo, że takim ciągnikiem robota by dużo szybciej szła, no nie? Ale no mówię, no. O jest. Tutaj trochę żeśmy... Ale no mówię, no. Jednak tutaj... Marzy mi się jelonek. Jelonki tutaj, kurde, na tej serii też były boskie. Także mówię wam, no, fajnie by to wszystko wyglądało. A wam jak się podobają te odcinki?
powiem wam, że no w sumie od biedaka to tak nie jest, ale no spadek po dziadku. Ale on tu marchewkę chyba miał z tego, albo cebulę? Chyba cebulę. Nie wiem, już się nie pytałem. Zaraz będziemy kończyć. Trochę tak źle wjechałem tutaj w sumie. Tą klinną zostanie, ale dobra. W tamtą stronę go zabierzemy i będzie ok. No, ktoś to teraz jedzie. To będzie ładnie wyglądało. No, fajna to walka, ale ja bym jelonkiem pojeździł. Muszę tutaj zagadać. Nawet u siebie musiałbym zagadać, żeby to jednak ten zielonek był. Nie wiem, ile mam kredytu, będę musiał zobaczyć. Jeżeli mi się uda, to może wezmę dofinansowanie. W sumie mam dwa pola, więc jakieś tam dofinansowanie widziałem informacje na przystanku, że są. Dla rolników, którzy mają tam powyżej iluś hektarów, więc zobaczymy, czy my się tutaj, że tak powiem, złapiemy. Dobra, wcinamy się od razu. Ja tam mam chyba... Musiałbym sprawdzić. Szczerze, tamtego pola nawet nie ruszałem. A orka będzie mi się też i tu liczyła. Zaraz zobaczymy, ile tu mamy kontrakt. Ile to pole ma? 0,55. Ok. 0,55 trzeba będzie odjąć od łącznej sumy. I wyjdzie nam wtedy... Że tak powiem, tak, i wyjdzie nam tyle, ile żeśmy zaorali. Nie, bo żeśmy jeszcze u tego orali. No nie, ja wiem, no, zobaczymy łącznie tam. Odejmujemy te 55 plus minus, tak. A nie wiem, czy tam nie pokaże nawet, jeżeli byśmy weszli na mapę. W posiadanych polach, ile mam, o. To w informacjach powinno być chyba. No nie, jest źle. Pewnie takie pole jakbym kupił na ziemniaki typowo, albo marchewkę czy tam cebulę. Nie wiem, taki cenie, nie wiem, cebulę, czy to jest w ogóle, wiecie, gra warte świeczki, nie? Tam świeczka warta gry. Dobra, zawróćmy sobie. Uderzymy, nie uderzymy. Nie, możemy sobie położyć spokojnie w tę stronę i jedziemy. Dobra, wróćmy sobie tutaj bieg jałowy. Informacje. Resetuj wszystko, to nie, tutaj też nie. Oj, pominąłem. Ściąga jednak bydlaka. Z trójką trzeba jeździć, obserwować. Żeby
bo tutaj właśnie nic nie zrobiło się nam.
ale tą pracę będziemy odbywali w następnym odcinku. Zostawcie subskrypcję i komentarz. Cześć!